Rozdział 11. Dalsze przypomnienia i napomnienia. Wspominanie wielkich czynów Pana. Mojżesz odczuwał, jakże niezbędne było utrwalenie w pamięci ludu i wygrawerowanie na tablicach ich serc potężnych czynów Pana. Wiedział, że ludzki duch jest powierzchowny, a serce człowieka niestałe. Izrael znajdował się w niebezpieczeństwie, by zapomnieć o poważnych sądach Pana nad Egiptem i Faraonem i o wrażeniu, jakie zajścia te winny były pozostawić w ich sercach. Wersety od 1 do 7. Może dziwimy się, jak było to możliwe, żeby Izrael zapomniał kiedykolwiek o wydarzeniach, jakie rozegrały się w Egipcie, o tym, jak ich ojcowie z niewielką grupą ludzi przybyli do Egiptu, gdzie mimo wielu poważnych trudności i przeszkód rozrośli się do licznego ludu, jak gwiazdy na niebie. 10 rozdział, 22 werset. Jakże poważne były plagi, które dotknęły Egipt. Miały one dać obserwatorom wyobrażenie o mocy Bożej oraz bezsilności i nicości człowieka. Czymże jest człowiek ze swoją mądrością, którą tak chętnie się chlubi, ze swoją mocą i chwałą w obliczu takiej potęgi? Jakże niedorzeczne są wszystkie jego wysiłki, by przeciwstawić się Bogu. Czymże była cała moc Faraona i Egiptu w obecności Pana, Boga Izraela? Wszystkie wozy Egiptu, jego przepych i olśniewająca chwała, waleczność wszystkich jego żołnierzy i potęga tej starej, osławionej cywilizacji zostały w okamgnieniu pochłonięte przez fale morskie. A dlaczego tak się stało? Ponieważ Egipcjanie byli na tyle zuchwali, by ingerować w sprawy ludu Bożego i stawiać opór wiecznemu zamysłowi i planowi Boga Najwyższego. Śmieli podnieść swą rękę na Izraelitów i uciskać tych, których Bóg uczynił przedmiotem swojej miłości. On poprzysiągł, że pobłogosławi potomstwo Abrahama. Faraon w szalonej dumie i zatwardziałości swego serca próbował pokrzyżować plany Boże, przez co jedynie pogrążył samego siebie. Jego kraj zatrząsł się w posadach, a Morze Czerwone pochłonęło go wraz z jego potężną, wyborową armią. Ostrzegawczy przykład dla wszystkich, którzy mieliby wpaść na pomysł, by przeciwstawiać się Panu i przeszkadzać Mu w urzeczywistnianiu Jego planów dotyczących potomków Jego przyjaciela Abrahama. Co więcej, Izrael miał przypomnieć sobie nie tylko o tym, co Pan uczynił Egiptowi i Faraonowi, ale również o Jego znakach i cudach, jakich dokonał między nimi samymi. Jakże upokarzające było wspomnienie sądu, który dotknął Datana, Abirama i ich rodziny. Jakże straszna była myśl, że ziemia otworzyła swą gardziel i pochłonęła ich za to, że ważyli się zbuntować przeciwko Bożym rozporządzeniom. W relacji, jaką zdaje nam z tego wydarzenia 4 Mojżeszowa, najważniejszą rolę odgrywa Lewita Korach. Tutaj jednak nie ma o nim mowy. Mojżesz wspomina jedynie obu Rubenitów, dwóch członków zboru izraelskiego, gdyż chce uświadomić ludowi straszne konsekwencje nieposłuszeństwa dwóch mężów wywodzących się spośród nich. Mówiąc dzisiejszym językiem, Datan i Abiram byli mężami z ludu, nie zaś wyróżnionymi Lewitami. Niezależnie od tego, czy Mojżesz poddawał pod rozwagę Izraelitów działanie Boże, kierując ich wzrok do wewnątrz czy na zewnątrz, wszystko to miało jeden wspólny cel – wzbudzenie u nich zrozumienia dla tego, jak ważne i zasadnicze jest okazywanie Bogu posłuszeństwa. Taki był sens wszystkich powtórek, objaśnień i napomnień wiernego sługi Pana, który miał ich wkrótce opuścić. Dlatego w swoich mowach pomijał on długie lata ich dziejów i kierowany Duchem Bożym wybierał tylko te wydarzenia, które harmonizowały z jego zamiarem. Podróż do Egiptu, pobyt w tym kraju, poważne sądy nad Faraonem, wyjście i przejście przez Morze Czerwone, sceny z pustyni, zwłaszcza zaś straszny sąd nad dwoma Rubenitami. Wszystko to miało służyć temu, by uświadomić ludowi, że Pan ma prawo do wymagania od nich posłuszeństwa.